Powierzono mi trudne zadanie. Wysadzić cię z siodła. Pisz sobie, Daffy, tym? Piękna lufa, ale zupełnie pusta. Pusta? To tajemnica, tak. Jak tak lubisz tajemnicę, to uważaj. Zagadka. Sama też zaangażowali? Rozlecisz się w powietrzu ze starości. Mam licencję pilota, latałem na myśliwskich samolotach, więc spadaj. Kreskówka! Sylwestrze, na twój temat krążą bardzo dziwne plotki. Znowu listy z donoszami. Nie, złe języki mówią, że masz pypcia na języku. Głupcy, co? Świry. Animacja! Cześć, idziemy na rybki? Uwielbiam ryby, zwłaszcza wędzone. Nie ma ryb, ale są do zwędzenia rękawice bokserskie. Świetnie, tego lepszy ryb niż nic. Boks też lubię. Runda pierwsza. Stanowczo protestuję. Obiecano nam magika, a dotąd się nie pojawił. Pójdę go poszukać. Włożę tylko strój wizytowy. I wezmę trochę grosza na lody w bufecie. Udam się wprost do wielkiej sali, głównym wejściem. A oto wielka sława międzynarodowa, sławny tak jak jego magiczny kufer, Daffy Copperfield. Ten namiot tlenowy dostałem od Michaela Jacksona. Obawiacie się być może, że zostanie zniszczony? Niepotrzebnie, nic złego się nie stanie. To przecinanie to wielka lipa. To jeszcze nic, jeszcze nie skończyłem. Kamera stop! Cięcie! I to ma być ta rewelacja? Stary, oklepany numer. Ja wam pokażę magię. Proszę bardzo, przykułem się do kaloryfera. Tak, prawdziwymi kajdankami do prawdziwego kaloryfera. A teraz abrakadabra! Wiadomość z ostatniej chwili. Daffy Copperfield może latać bezpiecznie nawet w czasie burzy śnieżnej. To nie było jeszcze lądowanie idealne, ale robię postępy. Przesadzili trochę z efektami specjalnymi. Co cię gnębi, dzieweczko? Mój narzeczony rzucił mnie dla gwiazdy z chlego cyrku. I widziałem tę zapchloną pannicę, ale gdzie jej tam do ciebie? Nie płacz. Wyjdź za innego, a wtedy dawny narzeczony wróci. Ona idzie za innego? Nie pozwolę na to! Najdroższa, porywam cię! O, Daffy! Mam zaproszenie na to wesele, ale jakoś nie chce mi się iść. Zostanę w domu i upichcę sobie coś. Brawo!